Cześć kochani, witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z mega wyprzedaży. Postanowiłam sprawdzić, co można kupić za 3 zł. Serio, dzisiaj będą rzeczy za 3 zł. Nie tylko, bo będzie też jeszcze kilka rzeczy z innego sklepu, z praktycznie nowego towaru, ale będzie dużo rzeczy z tej maksymalnej wyprzedaży. No i zobaczcie, jakie super perełki też można dorwać, tylko trzeba się trochę wyszkolić, mieć oko wprawione i zwracać uwagę na składy, na jakościowe marki. Także zapraszam Was na ciąg dalszy, jeśli podoba się Wam taka tematyka, czyli właśnie second handy, rzeczy dobrej jakości oraz moda vintage, ale także będą stylizacje w nowych trendach. Także zapraszam już teraz na ciąg dalszy, oczywiście na relację z lumpeksu, szybką taką, i potem będzie mierzymy i pokażę Wam, co kupiłam. Lecimy dalej. Cześć kochani, jesteśmy przed Elką w Dobczycach i dzisiaj jest wyprzedaż po 3 zł. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle jeszcze cokolwiek zostało, czy jest sens tam iść. No to zobaczymy. Jestem już w środku i na samym początku chciałam zmierzyć dla Was ten płaszcz, bo ma całkiem fajny skład, głównie kupro czy tam wiskoza, i jest całkiem fajny. Bluzka z wiskozy, nowiutka, przesuperowa, bardzo fajnej marki, z świetnego materiału, bardzo wygodnego. No i tutaj jest też koszula, która mi się bardzo podoba, jest wielka, po prostu jak na mnie oczywiście. Bardzo duży rozmiar i piękna. Sukienka bardzo fajnej marki, ciekawy wzór, także całkiem dobre znalezisko. Tutaj był żakiet, którego nie wzięłam, ale był też ciekawy, tylko miał wadę. Spodnie z Zary z bawełny i oversize'owa marynara też nie wzięłam, gdyż miała za dużo plam. A tutaj bardzo fajne spodnie, które zobaczycie w stylu Wach, naprawdę świetnej jakości. Żakiecik w dużym rozmiarze, tylko tutaj dobrze tego nie widać, ale naprawdę to jest jakaś XL-ka. Idziemy teraz do bluzek i tu pokazuję Wam przepiękne bluzeczki jakościowe, super marek, super materiałów, które mi się udało znaleźć w idealnym stanie, naprawdę aż nie do uwierzenia. Jak słyszeliście, nie wszystko kupiłam. Czasem, wiecie, oglądam te rzeczy, oglądam fajne rzeczy, na przykład jak marynarka, która była taka błękitna z lnem w dużym stopniu, ale no niestety okazuje się potem, że coś ma wadę, no bo jednak to jest już, wiecie, ostateczna wyprzedaż. Naprawdę trzeba wszystko bardzo dobrze oglądać. Jeśli chodzicie na takie wyprzedaże, to przyglądajcie się z każdej strony pod światło rzeczom, bo naprawdę zdarza się, że jest coś pięknego, ale na przykład okazuje się, że ma dziurę, że ma plamę, która się już nie da wywabić, no i szkoda po prostu nawet tych 3 zł, prawda, na to, żeby to wyrzucić. Oczywiście mi się też zdarzają takie wpadki czasem, że coś przeoczę, no i no jest to moja strata, no ale przynajmniej nie taka duża strata. Niestety na nowym towarze też się takie rzeczy zdarzają, że coś ma wadę, którą ktoś przeoczył, i możecie wtedy dużo więcej pieniędzy wtopić, więc zawsze warto oglądać rzeczy i nie żałować czasu na to, żeby wszystko obejrzeć dokładnie. Tymczasem dzisiaj większość, nie będę już Wam mówić co z czego, będziecie widzieć, bo to co jest w przymierzalni, to co było w przymierzalni, no to są rzeczy z tej wyprzedaży. No i dzięki Bogu, że są te wyprzedaże jeszcze, bo dzięki temu właśnie mogę funkcjonować też, wiecie, ze sklepem, no bo z nowego towaru, no to są takie perełki, ale to no, zdarza się raz na ruski rok tak zwany, że coś takiego się ustrzeli niesamowitego, że naprawdę można, można się tym cieszyć i po prostu mieć z tego naprawdę jakiś dobry pieniążek, natomiast jednak rzeczy z nowego towaru to głównie dla prestiżu są kupowane, no bo po prostu, żeby też były takie super, super jakościowe perełki. Pokażę Wam najpierw sweter, który mam na sobie i myślę, żeby sobie go zostawić, bo lubię ten kolor, jest mi dobrze w różowym, takim chłodnym jak ten. I słuchajcie, jest to super, patrzcie jaki nowiutki. No naprawdę czasem to jest niewiarygodne, że jeszcze bez wad taką rzecz można kupić. Jest to taki klasyczny sweter z firmy Hampton Republic. Fajna marka, polecam ją Wam. Mają fajne jakości rzeczy. Naprawdę, no jest nowiutki. I on jest z wiskozy głównie. Ma tam jakiś dodatek elastanu, ale naprawdę uważam, że jakościowo, składowo i w ogóle jest przesuperowo mięciutki ten sweter. I jest w dobrym, wydaje mi się, rozmiarze. Nie jest jakiś taki bardzo też obcisły. Chyba lepiej właśnie, że nie jest. Także zobaczcie moją stylówkę dzisiaj ze skórzanymi spodniami i obcasem, żeby było trochę bardziej chic.
naprawdę jest przemiły. Pokażę Wam go jeszcze z marynarą, którą też kupiłam, ale ta marynarka też się pojawi w innej stylówce, takiej bardziej w stylu posh, w takim stylu elegancko vintage. To jest marynarka z H&M, chyba, czekajcie, tak, marynarka vintage z H&M. Bardzo fajną ma podszewkę, jak tu widać. I słuchajcie, naprawdę jest fajna. Troszkę być może jest ciasnawa na mnie. Ja się dopinam w niej, a ona jest w ogóle jerseyowa, z takiego grubego jerseyu, z dużą ilością bawełny. No, powiem Wam, że dobrze się czuję w tej marynarce. Jest troszkę taka lekko opięta. Dzisiaj jest, są takie trendy, żeby te rzeczy były nieco większe, ale cieszę się, że właśnie jest już wcięta w talii, że nie jest takim kwadratem, bo nie przepadam za takimi marynarkami. Chociaż takie niektóre oversize'y, mniej dopasowane, też czasem lubię, ale to głównie w lecie. Tymczasem to jest naprawdę gruby jersey, w super stanie i ma jeszcze te takie właśnie w stylu quiet luxury, takie naszywki zamszowe. No wydaje mi się, że jednak jest, widzicie, tu się rozchodzi nieco, że jest jednak nieco ciasnawa po zapięciu. Można oczywiście nosić rozpiętą. No i będzie pewnie bardziej pasowała do tamtego stroju, który później zobaczycie, ale tak przykładowo, sweter też można ograć właśnie z marynarką, z żakietem. Bardzo mi się podoba ta marynarka, jest świetna, naprawdę, słuchajcie, za taką cenę, no to w ogóle ekstra. 60% bawełny posiada w sobie, więc naprawdę, naprawdę w porządku. No i teraz pokażę Wam właśnie kolejną rzecz. A mianowicie będą to spodnie i kamizelka, dwie rzeczy. I te dwie rzeczy będą z tą marynarką potem właśnie w stylizacji. Jest tak, słuchajcie, takie spodnie, te spodnie Wam jeszcze z koszulą pokażę. Są na mnie za duże, to jest 38 i rzeczywiście, słuchajcie, jest to M-ka zdecydowana. Jest, dam radę, wiecie, tak to przymierzyć, natomiast one są na tyle luźne, że poszerzają mnie w biodrach, bo jednak o ten rozmiar są za duże i trochę za nisko schodzą, w związku z czym te biodra są w złym miejscu po prostu. No, lepiej nosić w swoim rozmiarze, czyli jakby to były typowe S-ki, to by były na mnie dobre, tym bardziej, że H&M to jest firma, która trochę zawyżone ma rozmiary w stosunku do naszych. Ale naprawdę, patrzcie, spodnie w idealnym stanie, z takiego super materiału, jakby takie trochę garniturowe, eleganckie, z takimi jeszcze tutaj oprzyciami na bokach, mają takie eleganckie kieszonki, świetne są te spodnie, naprawdę, słuchajcie, bardzo mi się spodobały, nawet bez wyprzedaży. I mają 45% wiskozy, więc też fajnie, fajnie, 45% wiskozy to nie jest źle jak na spodnie, bo zdarzają się spodnie 100%, nawet mam jedne 100% z poliestru i są świetne, no ale to są spodnie, powiedzmy sobie szczerze, spodnie to tam można czasem wybaczyć, jak są fajne. No, ale tutaj tymczasem jest prawie połowa wiskozy, bardzo ładnie wykonane kieszonki, zobaczcie, tu jest takie przejście. Warto zwracać uwagę na takie detale, jak coś jest fajnie uszyte. Szkoda, że są... akurat takie spodnie cygaretkowe lubię, więc szkoda, że są nie w moim rozmiarze, ale te spodnie mierzę Wam tutaj do... teraz do kamizelki, którą już Wam pokażę i do tej marynary później. Świetną kamizelkę vintage kupiłam. Tutaj ma jedną nitkę wystającą, ale ją zaraz obetnę, bo to naprawdę nie ma żadnego znaczenia w tym jakby całościowym kontekście. To jest rozmiar 8. I patrzcie, taka kamizela. I ona jest dwustronna, więc będzie wyglądała tak samo super z tyłu jak z przodu. Bardzo modne są teraz te kamizelki. W ogóle poluję na świetną kamizelkę, taką gładką, zupełnie gładką, czarną lub szarą. No i mam nadzieję, że mi się uda, bo chciałabym unosić jako t-shirt. Tymczasem, oczywiście to też można. Zobaczcie, jak super wykonana rzecz. I już Wam mówię, 61% acetat i 18% rayon jest w niej, więc tutaj jest dużo po prostu takich materiałów typu wiskoza, tak? Więc wcale też niezły skład. Ciekawy wzór, taki bardzo, bardzo, bardzo vintage, ze złotymi guziczkami z metalu. One nie są plastikowe. Nie są takie tandetne, tylko metalowe. No i właśnie postanowiłam to zestawić z eleganckimi spodniami. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać do tego. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii oczywiście.
spróbuję właśnie to jako bluzkę użyć, bo też można, jak jest już cieplej, użyć coś takiego jako podkoszulek i nosić po prostu z marynarką, albo oczywiście też może być do koszuli, jak najbardziej. Przepiękna kamizelka, słuchajcie. Tylko, wiecie co, nie pamiętam, czy ta kamizelka... Ta kamizelka chyba nie była z tej wyprzedaży 3-złotowej, nawet na pewno. To jest z tego drugiego sklepu, z nowego towaru, ale na wagę, więc całkiem spoko. No i jeszcze na to Wam zmierzę jeszcze płaszczyk, cieniutki płaszczyk, taki głównie wiskozowy, też jest H&M, to jest też vintage płaszczyk, takiego właśnie rajonu jakby flauszowego trochę, bardzo fajny materiał. W przymierzalni wyglądał na bardzo wymięty i był. Z paskiem jest. Oczywiście tutaj szlufka się odpruła, ja tą oczywiście szlufkę naprawię. Na razie go tylko odprasowałam i odparowałam. Wiecie co? Taki typowo letni płaszcz w bardzo ładnym kolorze. I to jest rozmiar S, ale myślę, że może być na M, bo to jest taki trochę większy płaszczyk. No i właściwie na to, na ten strój, dlaczego nie? Będzie wyglądał fajnie, bo jest w kolorystyce, jest też w stylu takim właśnie trochę quiet luxury, dlaczego nie? Bardzo, bardzo ten materiał wygląda jakościowo. Świetny jest ten płaszcz po prostu, piękny. Nie jestem przekonana co do koloru dla mnie, dajcie znać, ale wydaje mi się, że mógłby być, ale nie jest to perfekcja, jak chodzi o kolorystykę. No i tymczasem jeszcze coś cieplejszego. Szalik kaszmirowy, nie ma metki, ale jest na pewno kaszmirowy. Jest bardzo, bardzo delikatniutki i jest taki ażurowy. Bardzo mi się spodobał kolor i pomyślałam, że jak będę chciała taką monokolorystyczną stylówę, to do tego płaszcza, co niedawno pokazywałam, właśnie tego wełnianego z Zary, będzie to idealnie ten sam jakby odcień. Będzie robił po prostu taką tone on tone stylówę z tym płaszczem i jeżeli będę miała takie szare spodnie, które jeszcze też mam w szafie od niedawna, będzie to superowo wyglądać. Może nawet przymierzę Wam, jeśli zdążę nakręcić tą stylówę. Jeszcze żakiet jeden. Sukienka i żakiet, słuchajcie, ale nie będę ich pokazywać w jednym zestawie, ponieważ mają za dużo wzorów na sobie. Tutaj mamy marynarkę za dużą na mnie, widzieliście ją, jak mierzę ją tam i nie będę jej mierzyć, bo nie wygląda na mnie dobrze, ale jest naprawdę super jakości, muszę ją troszeczkę jeszcze odświeżyć. Rozmiar 42, taka krótka marynarka taliowana, to jest, widzicie, też H&M, też jakiś taki lekko vintage już. I on ma 97% bawełny, super, jeżeli ktoś lubi kwiaty i kolorystykę taką właśnie chłodną, tutaj są bratki, wzór bratków jest na tym, naprawdę super, znaczy około rozmiar 40 moim zdaniem, żakiecik, na lato, na wiosnę, lato, bardzo fajna rzecz, którą można właśnie z czarnym, z bielą ograć, tak trochę dla urozmaicenia, nie? Na przykład czarne spodnie, biała koszula i taka marynarka i mamy bardzo ciekawy zestawik jest i naturalny materiał. Co prawda podszewka chyba jest tym razem z rajonu, wydaje mi się. Zaraz sprawdzimy. Ma guziki zapasowe, jakby co. Podszewka jest też łączona wiskoza z poliestrem, czyli bawełna, a w połowie wiskozowa podszewka, więc też spoko całkiem. I zobaczcie, całkiem ładnie wykończona rzecz, taką taśmą tutaj, więc to nie jest tak już tanio uszyte, ładnie uszyte dziurki. Wszystko naprawdę w tym żakiecie jest spoko i ma bardzo fajny taki panel z tyłu. Nie będę go mierzyć, tak jak mówię, ale za to zmierzę Wam sukienkę, która jest w moim rozmiarze, w miarę. A jest to Esprit i chyba to jest rozmiar 36-38. Bardzo ciekawa sukienka na lata 60. Właśnie w taki opartowski wzór, czyli wzór właśnie w takie kropeczki trochę iluzja, większe i mniejsze kropki czarne na białym tle, ale zobaczcie, jaki super materiał, naprawdę bardzo jakościowy, taki gruby rybs, świetny materiał, naprawdę super materiał i teraz wyobrażam sobie to do na przykład czarnej lub białej podkoszulki, taką sukienkę, sama też mogłaby być oczywiście, jak już jest na tyle ciepło i na to na przykład sweterek albo właśnie jakaś marynara, ale wydaje mi się, że też mógłby być do podkoszulki z długim rękawem. Ja Wam zmierzę normalnie do butów czarnych albo białych. Tu jest napisane, że 36, no z tym, że te rozmiarówki są też większe, więc to będzie takie właśnie na 36-38, jakiś fajny paseczek, jakiś mógłby być nawet markowy, żeby podkreślić trochę taki styl elegancki. No i
Ta-dam. Może być też do kozaków i do golfika czarnego. Też super moim zdaniem stylowa byłaby. Taka sukieneczka, bardzo fajna. Powiedziałam skład? Gdzie ta metka jest? Bardzo duża metka. No i otworzyłam tą metkę i nie popatrzyłam na skład, widzicie? Przepraszam, 46% bawełny, elastan i poliester. Czyli w połowie bawełniana sukienka. Bardzo, bardzo jakościowy materiał, naprawdę. Super, z tyłu zameczek. No i teraz zostały mi, moi drodzy, same koszule i bluzki. I naprawdę, jak widzieliście tam w przebitce, same fajne, markowe i w idealnym stanie bluzeczki. Super składami, także naprawdę ekstra się udało. Tutaj powiem, że mam do jakichś spodni czy do czegoś. Tu jest z taką metką, wydaje mi się, że to jest metka z jakiegoś też sklepu charity tak zwanego. To jest marka Cream, rozmiar M. Jest taka minimalnie duża ta koszula na mnie, ale nie jakoś bardzo. Może być też taka luźniejsza. Patrzcie, jaki super materiał. Lekko elastyczny. Tu jest tak jakby koszulowy, a tutaj jest taki elastyczny, więc ta koszula jest bardzo wygodna. Śliczny kolor posiada, ma bardzo ładne też zdobienie z przodu, więc taka, ma taki fajny detal właśnie, troszeczkę ozdabiający. Wszystko Wam powiem. 100% wiskoza. A drugi materiał wiskoza z 5% lajkrą, czyli ten tutaj uciągliwy taki jersey, to jest z lajkrą dodatku. Natomiast cała tutaj z przodu i z tyłu tu koszulka jest z wiskozy. Cream, super firma, naprawdę fajna firma. I oczywiście ma guziczki, co z masy perłowej. Tutaj jest taka mikroplanka, ale to normalnie jeszcze zejdzie, będę tą koszulę prać. Bardzo fajna bluzeczka z jakościowego jerseyu od marki Part 2, która też ostatnio u mnie była. Też rozmiar M. Ostatnio mam szczęście do rozmiarów M, no na mnie będzie na pewno za duża. Patrzcie, jaki piękny wzorek. Przepiękne ma kolory, taki biały, kremowy kolor, naturalna biel. Nie jakaś żółta, tylko właśnie taka śmietanka. I takie piękne listki jakby z takim wzorem z brzoskwiniowym kolorem. No super jest, po prostu super. Śliczny dekolt posiada. To jest naprawdę fajna rzecz. Wiecie co, już nie będę Wam mierzyć wszystkich tych koszulek. To jest, możecie sobie wyobrazić, do nawet takich spodni jak mam na sobie. Taka koszulka w pięknych kolorach. Super, naprawdę. Piękna koszula kolejna. Słuchajcie, z bawełny z jedwabiem. Copenhagen Luxe i to jest rozmiar L tym razem, czyli ta koszulka jest na L-kę, patrzcie jaka piękna. I ona jest z takiego miętego, z takiej miętej bawełny z dodatkiem jedwabiu. Fajnie to wygląda. I wiecie co, tego typu koszula wygląda elegancko, mimo że jest zmięta. To jest ciekawe, to jest taki trochę casualowo elegancki styl. Właśnie może być na styl też quiet luxury. Jak to zestawić na przykład z jakimiś super spodniami eleganckimi albo ze spódniczką taką ołówkową tak zwaną. Patrzcie, jakie ma piękne naszywane, nie naklejane, tylko naszywane ręcznie ozdoby z takich ciężkich, szklanych kamyczków. Piękna bluzka, naprawdę. Zmierzę ją Wam tak zupełnie na wierzch do tamtych spodni, no bo żeby było widać w ogóle, co to jest. Ale naprawdę, patrzcie, jak ma jeszcze wykończone tutaj tymi guziczkami z masą perłową mankieciki, z takimi fajnymi tutaj rzeczami, jakby. Super, piękna koszula, naprawdę. Zawsze mnie zadziwia, że ktoś nie kupił tej koszuli, znaczy ja ją kupiłam oczywiście, bo dostrzegam po prostu, jak super jest to materiał, jak jest zrobiona fajnie. Kolejna koszulka, tym razem też mogę ją zmierzyć do tego, co mam na sobie. Świetna, naprawdę super, marki też bardzo dobrej, patrzcie, marka Nymph i to jest bawełna z podpinanymi rękawkami takimi do góry. Naprawdę świetny materiał, patrzcie, tutaj ma bardzo ładnie wszystko wykończone. Ma czarne guziczki, ma wszystkie guziczki, tylko nie jest zapięta teraz, jak Wam pokazuję, tak kompletnie. No i to jest, według mnie to jest 100% bawełna. I tutaj nawet jest jeszcze zapasowy guzik na metce. Wydaje mi się, że właśnie z dotyku to jest sama bawełna. Tak, 100% bawełna, słuchajcie. No koszula jest jak nowa, patrzcie, jaki piękny wzorek, przepiękny wzorek. Taki bardzo blado-różowy kolor z czernią. Prześlicznie to wygląda. Nawet do takich spodni jak moje, to będzie idealnie pasować. No piękna, może być i do pracy, i taka nawet na luzie, do jakichś właśnie spodni takich sportowych.
śliczna koszula, jejku, naprawdę z tą koszulą jestem też zakochana. W tej koszuli jestem też zakochana. Mamy kolejną bluzkę taką jerseyową, tym razem w super kolorach. I znowu, słuchajcie, spandex B.B, to jest chyba firma, Copenhagen, spandex. SK, to niby jest SK, ale to jest też oversize, więc SK, MK. No, na L-kę to już tutaj mogłaby się za bardzo naciągać. Fajny krój, świetne kolory, naprawdę świetne kolory. Ekstra, do takich, właśnie do takich nieformalnych strojów, ale czemu nie, do jedwabnej spódnicy długiej też by była super. Wyglądałaby mega, na pewno. Tak, ona już na L-kę nie będzie, bo już dół byłby taki naciągnięty, chyba że lubicie bardzo obcisłe rzeczy. To jest na pewno 100% wiskoza. To nawet nie ma sensu sprawdzać, bo no to widać po prostu. Ona jest taka ciężka, lejąca i ma bardzo naturalny dotyk. Piękne, przepiękne te kolory są, słuchajcie. Koszula jest też świetna i to jest koszula w dużym rozmiarze, już Wam powiem w jakim. Tutaj jest napisane, że 2XL, 52-54. Rzeczywiście to jest spora koszula. Można mieć trochę oversize, ale już bez przesady. No na mnie to już się nie nadaje. Piękna bawełna, naprawdę. I marka się nazywa XLNT. Tak się nazywa, taki tytuł. Taka klasyczna koszula też ma tutaj te guziczki do podwinięcia rękawów, więc może być ona na lato. Ona ma dwie warstwy, patrzcie, więc to jest taka fajna, mięciusieńka flanelka. Pod spodu jest zielona, a z wierzchu jest, ale nie jest dwustronna, a z wierzchu jest w tą piękną kratę taką. Naprawdę super, super koszula. Do jeansów na przykład, wyobraźcie sobie to. No, na mnie to nie ma sensu, prawda, bo ja w tym utonę. Ale do jeansów na przykład na wierzch ta koszula, albo do spodni takich letnich, białych, na przykład lnianych, super byłaby. I ma pasek, więc można sobie też trochę dopasować talię. Jak ktoś lubi mieć podkreśloną, to sobie przewiązać paseczkiem i świetna, piękna koszula, naprawdę, jestem dumna. Jeszcze zapomniałam o jednej bluzeczce, która mi po prostu spadła z wieszaka. Jest też ona z wiskozy. Bardzo, bardzo fajnej marki podanej na ekranie i jest to rozmiar SM. Także tak wygląda. Bardzo urocza, taka naprawdę wiosenna. Można ją do jakiejś fajnej marynary założyć. Na dzisiaj to wszystko. Taki haul wyprzedażowy. Następny filmik, mam nadzieję, że się uda, będzie to już filmik z lalkami modowymi, dosłownie modowymi, bo z ery mody. Zaczniemy od trochę takich współcześniejszych czasów, nie będziemy szli chronologicznie, opowiem Wam coś o tej modzie, pokażę Wam cuda po prostu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i oczywiście w kolejnym filmie będzie już jakiś nowy towar, początek wiosennych towarów w dużych lumpeksach w Krakowie. Także zapraszam Was na kolejny tydzień, na filmiki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie na niedzielę. Bye!